Witam was ludzie, z tej strony Survi, a my kontynuujemy nasze przygody w Glory of the Empire. Jak mówiłem, tak, kontynuujemy. A w tym samym momencie, w którym zakończyliśmy. Dobrze, że jednak to szybko zlutowałem, bo widzę, że mi to ścina mnie, żeby nie zbudował tego szybko. I co, zapasy mi poszły tu, tak? Mam nadzieję, że te zapasy nie przepadły, tylko gdzieś przeszły. No, tak wygląda, jakby trochę przeszły. Specjalnie tu magazyn zbudowałem, żeby był... A, łącząc z twoim miastem. Dobra, niech będzie i tak. Mi tam to nie przeszkadza. A mam jakichś bezrobotnych? Sąsiedztwo 1836. A jaki to ma zasięg w ogóle? Jeśli to ma jakikolwiek zasięg, wyczerpanie, jeden bezrobotny. Casta Blanca. No to tutaj. Magnolie. Zaraz to sobie przebudujemy w coś mocniejszego. Dobra, to tu będzie ta chata. Cieszę się, że jednak jest od groma tych kapliczek zbudowanych, kapliczek co tych aptek zbudowanych. Wiem, że to nie apteki, ale nie będą dla nas apteki. I to jakoś leci. Czeka na poradę zielarka. E, panie, kolego! Tu nie zdążysz pomocy. Chodzi na to. Dobra. Wybudowałbym tu domek. I ewentualny domek naprzeciwko, ale się go nie da, to zbudujemy taki jeden. O, w taki sposób. Dokąd karczma mi sięga właśnie, bo ja nie chciałbym budować na skraju. Tawerna właśnie, nie kaczma. Dotąd, więc okej. To dokąd ma zasięg? Do tamtąd, więc dobra, mogę tu postawić domek jeszcze. Co mi płonie i gdzie? Obok studni. To ja nawet nie mam co panikować. Dobra, na razie wybudujmy tutaj taką osadę, można to nazwać. No dobra, tu powstała już ta osada. I teraz tak. Chata zielarza, by mi powstała jeszcze jedna w tym punkcie. Muszę powiedzieć, że w centrum. Tu już się trochę bardziej panikuje. Dobra, studnia. Ciężko pracują. 40 jest tylko. I praktycznie wszędzie mam, kurde, gdzieś ta wechtę. Niewolników, więc co oni pierdzielą? Jakby chcieli gdzieś robić gdzie indziej, to mogą robić. Tu jest magazyn, tam jest magazyn. Ile ja tych magazynów mam? Jeden? Ty, w ogóle ten magazyn się zmienił? O, nawet nie wiedziałem, że one mogą też podchodzić pod luksus, więc spoko. Działają wpływie? No tak na styk powiem. Nie to tylko to. I tu bym chciał postawić pyknie? Nie pyknie. Ale za to nam pyknie tu ładnie. Glina nie pracuje nikt. Tutaj ktoś umiera. Odległe domy. Tu się buduje tu kaczma, spokojnie. Kaczma, tawerna, nie wiem jak to nazwać. Dobrze. Ale dobra. Ale za to bym tu jeszcze postawił, żeby nie było. Da radę? Da radę. Rzeźnie. I tu będzie w razie czego jeszcze produkcja mięsa. Chodzi o chleb. A co, już mi się chleb kończy? Z magazynu na 93. No to dobra, jeszcze jedna piekarnia pyknie mi w tym miejscu. O właśnie. To jest to w sumie jakby...
Dobra, mniejsza, większe. Będę kombinował. Potrzebuję jeszcze złota. Faktory jakąś buduję jeszcze, czy nie wiem? Już skupiałem. To wiem. To mi nowości nie mówisz. Dobra. Choruje, potrzebna mi pomoc. Wściekłych. No to trzeba będzie zbudować jeszcze farmy trochę. Farmy z pszenicy, mąki. Okej, to nie będzie tu jedna. To idzie do lamusa w takim razie. Mam dwa tartaki z tej strony i tam już się nie będę rozwijał. Jak zgaduję. Dziecko barbarzyńców w celu nabrzeża. Faktoria, studnia akweduktowa, publiczne. Właśnie. Dwa mi starczą raczej. Dwa punkty z drewnem to mi raczej stykną, zwłaszcza że tu mam obok. Dobra, 50 niewolników mam, ciężko pracuję. Jakich jest 50 i tu praktycznie każdy jakby chciał pracować gdzie indziej, to ma możliwość. Zahartowani. No to niech tu przejdą. Nie kumam ich. Tych niewolników w sumie powiem. Szczerze. Mogą pracować gdzie indziej, a nie chcą tam pracować. Dobra, ale okej. To jeszcze jedną faktorię bym sobie zbudował gdzieś. Żeby winem handlować, bo wino widzę, że już zaczęliśmy produkować. A wino by się przydało sprzedawać, bo też ładny pieniądz jest z tego. Dobra. I na razie to ja i tak tu nic więcej nie zrobię. Więc okej. No. Ustaw wino za złoto. A wino, że tu mam. A moment. To jest fabryka płótna, dobra. To jest mąki. Ejoj. Ktoś tu już pracuje? Pracuje. No i fajnie. Czego wam potrzeba? Chlebu. Chleba w tej okolicy. I w tej potrzebują też czegoś. Jeszcze nawet nie wiem czego. Oprócz sensu życia, to ja już nie wiem, czego tam potrzeba. Dobra. Tu się leczą wszyscy. Praktycznie apteki łapią mi wszystko. Albo się nachodzą, albo ratują wszystko, co trzeba. Gawne. Już mam. Pokaż plotki. Jeszcze nie mogę, bo nikt mi tu nie pracuje. Więc okej. Skoro nikt mi tu nie pracuje, a tu mogę postawić coś chyba. Tak, jeden domek. I tylko ten jeden domek, to niech tam już stoi ten jedna chałupa. Złapie ją coś. Dobra, jest w zasięgu. Kryzys zażegnany, o to chodziło. Wściekłych. Nie mam co się ubrać. Pokaż plotki. Odzieży, chleba, kiełbasy. Odzieży znowu brakuje? Ile ja mam właściwie tej produkcji lnu? Dwie na dwie. I znów pewnie jest ten sam problem co był wcześniej, czyli że w tej okolicy nie ma nic z takich budynków i dlatego tutaj ludzie nie łapią. Kuźwa mać. Ciężko pracują. No i kupiłbym wam kolegów, ale mnie chwilowo nie stać akwedukt. Muszę sobie jakoś przebudować, widzę.
bo muszę dojść tam. Kurwa, jakby ten tartak jeden zburzyć. Nie, to gówno mi to da. Ciach, tu. Ciach, bo tam muszę mieć wodę w tej okolicy. A nie, mam skąd tu wodę wziąć. Róż z wodą. Dobra, niech tu będzie jedna studnia. A akweduktu nigdzie nie mogę zmieścić. Więc okej, okay, przedłuż akwedukt. Kurźwa. I dalej mi blokuje ten budynek. Najgorzej. I to oznacza, że muszę tu zburzyć tartak. I muszę mieć kolejny tartak, bo muszę mieć co najmniej dwa tartaczki, żeby mi to jakoś ładnie funkcjonowało, więc tu od razu bym tu drzewa posiał, żeby to jakoś ładnie szło. Jednego typu sadzę, bo mi się nie chce tego przekładać. I dobra, przebuduj. Przecież tego budynku już nie ma. Utrzymanie drewna. Tu się pali. Protektorzy, prefekci, nie wiem, co to było. No już zburzyło się. Mogę? Mogę. I ja potrzebuję dotąd zbudować. Mogę tu chociaż dom postawić teraz? Na to miejsce? Mogę. Ciekawie. Dobra. Ciach, 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 ciach i ciach. Jak ta woda będzie tu, to mogę tu postawić wtedy wodociąg tam, odległe domy. Nie gadaj, że tego nie łapię. O kuźwa, faktycznie nie łapię. No to dobra, to jeszcze jedną kaczkę będę potrzebować w tej okolicy. Śmiesznie, ale dobra. Tu wino za złoto idzie, więc okej. Okay. Śmierć zbiera swoje żniwo. Ile ci tu potrzebujecie? Ja pierdzielę. Magazyny... Co? Materiały w mieście. Co tak słabo tak kurde kamieniołom pracuje? Albo jedna osoba tu pracuje tylko. Zachowała jedno mieszkanie i trzech niewolników. Dobra, tu mogę postawić. Tutaj od razu koło. Który budynek zapłonął? Koło studni, to nie ma problemu. Jeszcze dwie sztuki złota i będę mógł wam postawić coś nowego. Tego nie mogę wyburzyć w żaden sposób, więc muszę sobie... Kurde, jak mi tu się udało. Nie, tędy nie myknie chyba. Nie, nie przejdzie. Dobra. Niech będzie tu jeszcze wodą. Przez popularności. Losu do 50 uczci to łukiem triumfalnym. Łuk triumfalny był gdzieś tutaj. Przecież mam 50, przecież mi sam tak powiedziało. Serio, jednego obywatela mi braknie? Co za... chamstwo. No jednego obywatela mi braknie, nie powinienem tazą mi tak zbudować. Dobra, ta woda powstanie tu, więc jakby się udało walnąć nawet tu po środku, ten akwedukt powstanie. No, dawaj, 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 akwedukt. Który znów? Zapłonę pewnie tylko naprzeciwko. Studni, nie no, jak tak będą palić się, to ja tu nie mam co się męczyć. No dawaj, 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 powstań, powstań, budujcie tam akwedukt. Chcę tu walnąć studnie, żeby już mieć spokój z pożarami ewentualnie w tej okolicy. Braku materiałów? Nie, jest. Dobra, od razu może bym se tu rypnął kurde chatę obok, żeby mi weszło 50 mieszkańców.
a łuk triumfalny serpniemy na wjeździe na miasto, na nasz region, na nasz rewir. 10 marmuru, 6 kamienia. No to dobra. Tu już powstało. I studzienkę bym zarypnął. Dlaczego nie mogę? Przecież akweduk jest tutaj tuż za rogiem. Dobra, niech będzie tu. No dobra. Albo koło studni, albo gdzieś trochę dalej niż studnia. Nie wierzę. Dobra, chwilowo chcę postawić jeszcze jeden budyneczek, żeby mi ktoś poszedł do pracy tutaj. Dobra, 50 to nie będzie 60 niewolników. Ten płonie i ten płonie. O kurna. Ugasili? No ugasili. Drewno tu jest produkowane, tu jest produkowane, tu też jest produkowane. A, to jeszcze mi załapało. Ja pierdzielę, przyszło 60 niewolników i są ganiani, tak? Jakim cudem, a tu są wypoczęci wszędzie. Nie kumam tego, ale dobra. Nie kumam tej logiki, ale okej, niech im będzie. Jak ten łuk triumfalny? Kamienia brakuje. No to tylko trzeba czekać z pół łuk triumfalny, bo tak to miasto nawet wygląda jakoś z sensem. No szkurna. Ty kierowniku, co żeś mi tu drzewa powycinał moje? Co za posadziłem, no? Dobra, który płonie? Znów pewnie przeciwko studni, a nie. Obok studni. Protektorzy, gdzie wy jesteście, jak was się potrzebni? Jeśli dotknie nas zaraza, nikt w tej okolicy nie powinien ucierpieć. Aaa, czyli widzę, że woda też pomaga. Zarazą. No to spoko. Ile w ogóle mam za 11 budynków wolnych? Zielarstwo, winnicza, pszenica, glina, glina, piekarnia, chlew, len, tawerna. No dobra, spoko. Tylko dziwnie, że... Który znów? A tutaj to bym mógł walnąć, jakby się udało, gdzieś obok. Bo tu w sumie bym nie pogardził, jakoś studnia ma obok centralnie. Sprawda, tu jest, ale jakoś bliżej. No dobra, nie da rady, ale i tak jest ładnie. I protektorzy praktycznie ciągle gaszą. A tu mi się ścieżka rozdupczyła. Jadziuś. 14 starców. Okej. No dobra. No to tylko czekać, aż łuk zbudują, bo nic innego nam nie zostało. To jest strasznie skumulowane wszystko. Ewentualnie jeszcze może się uda. Nie pogardziłbym, jakby ten mój pomysł się udał. Zbudować drogę do naszego drewna. Czy musiałem powiedzieć tawernie? Nie wiem. Ale mniejsze o większe. I okej. I do drwala jest droga, chociaż drwal ma z drugiej strony wejście. Fuck. Dobra. I tak mam pod ręką, i tak mam pod ręką dobrą drogę. Żwirową. Więc niech nie narzeka. Mogło być gorzej. Który? Studnia tutaj. Jak to z tym łukiem? Dwa kamienia, jeden kamień.
Już chyba jest dostarczany nawet. Kamyk. I dobra. I mamy łuk triumfalny. Czekaj, chcę zobaczyć go tak z lepszej kontury. No i fajnie. To momencik. Zanim coś zrobimy, to ja zobaczę, czy coś tu jeszcze możemy zdziałać. Ale na to wygląda, jakby się już nic nie działo zdziałać. Więc spoko. Jedna z trzech. Nie mogę zobaczyć. Budy podstawy kopalni wydobywcze, w której nie masz. Nie możesz podać farm, chlewów ani gajów. To już jest wyzwanie. The village of Toledo is located in the rural area of Iberia. But there is much more to it than the wild barbarians and the gypsy camps. Its iron and marble deposits provide a great opportunity for establishing a big and powerful trade colony. Unfortunately, the condition of Toledo's structures is disastrous to say the least. If you are to create a viable settlement, dobra, momencik. Ja bym sobie tak. Złoża kamienia. Jedne działają. Drugie tu. A co ja mam zrobić? Trzy złoża żelaza i dwa marmuru. Cykański jest dom wesołych i cykańcy zawsze chętnie coś tam, coś tam. Tu mamy żelazo, żelazo. I żelazo. No dobra. Ciach. Ciach. I ciach. Ale tu od razu trzeba by rypnąć sobie jeszcze jedną studzienkę, bo coś czuję, że tu może mieć problemy z wodą. Znaczy z pożarem bardziej niż z wodą mi chodziło. Chcę się skupić na tym, żeby tu jakoś to działało. Ustrowiciele dają mi taką możliwość cykańscy, że dzięki temu nie muszę odbudować. Piekarnia, rzeźnia, ryby. Dobra. Ale jakąś faktory tu macie handlową, czy nie macie nic? Nie macie nic, więc trzeba będzie tu zbudować kilka faktorii handlowych. Co najmniej dwie złota mnie nie mam niestety. Mąka, mięso na rudę. Okej, czyli wino też będę trzeba robić. Dobra, tak. Jedno. Drugie. W tej okolicy zajmiemy się produkcją wina, jakby się udało. I okej. Poza winem by się przydało jeszcze tu zrobić sobie też protektorów przed pożarami. W sumie tak, domy mamy, to nie potrzebujemy. Co to jest? Targowisko. Dobra, wiecie co, jednak może walnę to. A nie, nie mogę. Czyli nie mogę zbudować nic, co leczy. Dobra. Nie mam złóż gliny. No to dobra. Tu gdzieś da radę? O, i fajnie. Tu za to mam wodę też. I tu też glinę będę potrzebował.
Wino na mąkę. I dobra. A tu co mam? A tu mam złoża marmuru. I tu ta sama metodyka musi być zastosowana, więc tak. Tutaj to. Ciach, ciach, ciach. Ciach, ciach. Kopalnia od razu jedna. I druga. Rybek nigdzie nie mogę, widzę. Chociażbym mnie pogarcił jakimś starym. Nie, nie mogę. Oferta 8 za mąki za tyle. Mięso za wino. Mhm. Glina, glina, glina. Dobra, priorytet, priorytet. Market. Czekaj, czekaj, czekaj. Co mi to w ogóle daje? Targowisko co terenu miejsca może tu nabyć chleb, ryby, po który przybywa mieszkańcy całego miasta. No dobra. A tu bym wykorzystał patent z drzewami sadzonymi. I coś sprawdził od razu. Mianowicie tak, tak i tak. Nie działa jednak tak, jak bym chciał, ale dobra. Brak rąk do pracy, tu umiera. Ja pierdziela, to trzeba rozplanować. Kamienia, kamienia. Ale co, czego potrzebuję, żeby tu uznali misję? Żelazo, dwie kamienie, pewnie się, że przynajmniej pracuje jedna osoba. Okej. Okay. Czyli większe złoże drewna potrzebuję znaleźć gdzieś i zbudować sobie taką dosyć konkretną produkcję drewna, że tak to określę. I chyba już wiem, gdzie postawię taką konkretną produkcję tego drewna. Aby to jakoś wyglądało. No okej. I wszędzie muszę budować targowiska jeszcze, co jest najgorsze. Te targowiska stanowią u mnie podstawę praktycznie żywotności. Tu. Bo jak nie mogę produkować, to to stanowi praktycznie podstawy u mnie podstaw. Dobra, i studzienka jedna tu. I bym jeszcze jedną studzienkę rybnął, jakby się udało gdzieś tu. Dobra, może być. Łapie mi tu, łapie, 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 łapie. Czy tak, protektorzy są, to jest. Czy tak, tu protektorów mam, dom, dom, dom. A łapie mi w ogóle ten dom tamto? Gdzie ten kurde kleska? No to mi nie łapie, ale to... Może złapie, może nie złapie. Dobra, mniejsza. Jak nie złapie, to nie złapie, a jak złapie, to złapie. Będzie spoko. Mhm. Dobra, a te już łapią chyba. Tak, te już łapią. Obydwie. Więc dobra. To tu jeszcze jeden domek bym podstawił. I on mi łapie wtedy to. I z tego do kompletu mi brakuje tylko targowiska, żeby ludzie mieli gdzie co kupić do jedzenia.
To mogę nie. Tu nic nie mogę, to nawet nie wiem, po co ta droga tu jest zbudowana. No to okej. No to wszystko jest zaplanowane, niech pracują. Nic innego mi nie zostaje, bo tu tartak tu jest, tu jest. Tu na dole jest taka mała osadka. Którą się zajmiemy rozbudową, tu też jest taka mała osadka. A na złoto niestety nie mam gdzie zarobić. A tu w ogóle tych protektorów postawiłem, bo już... Tak, prefektów. Dobra, już buduję. Ale tu mam większy problem. Nie, nie mam większego problemu. Dobra. Już myślałem, powiedzieć, że tu jest większy problem, bo tu nie mam dostępu nigdzie do wody. Ale widzę, że na szczęście się problem sam rozwiązał, bo tu jest jeziorko. Tu też mam jakiś tych? Nie, tu jest akwedukt. Taki nijaki, bo nie ma jak go zbytnio zbudować. Bo tylko w tą stronę, co mi daje do kamieniołomu dojście. Jednego i do drugiego. I tyle. Bo tutaj co jest co innego. Momencik. Zboże, akwedukt, pokaż na tym. No właśnie, tu mam jakiś akwedukt, ale nie ma jak go zbytnio tak fajnie rozbudować. Bo mogę sobie spróbować go przyciągnąć do tej naszej osady, ale nie daję sobie go gwarantu, czy to by pykło tak, jak bym chciał. Tyle nie jest nierówne. Dobra, na razie niech będzie tak. Tu ludzie umierają. Tu ludzie też umierają. Niezaopatrzony i zaraz spłonie. Ale tym zajmiemy się w następnym odcinku, więc cześć, czołem, na razie, hej!